Dobry wieczór, witamy wszystkich serdecznie. Ja nazywam się Tobiasz Pacholski, dzisiaj ze mną jest Sebastian Chorągwicki. Witam serdecznie. I dzisiaj jak najbardziej w pozytywach możemy rozmawiać o tym spotkaniu 4-1 zwycięstwo, bramki między innymi Talara, Rodado. Jeszcze w pierwszej części spotkania padła jedna bramka, aż tyle tych bramek, że z pamięci ciężko wszystkich naraz wymienić, ale o tym, o personaliach i poszczególnych zawodnikach sobie porozmawiamy. Na pewno to było dobre spotkanie w wykonaniu Białej Gwiazdy i chyba nie spotkacie się dzisiaj z naszą jakąś bardzo negatywną oceną z jakimkolwiek zawodnikiem. Mamy jednego na radarze, ale o tym troszeczkę później. Więc Sebastianie, najpierw troszeczkę o meczu. O meczu, który jak sam też słusznie myślę, Mariusz Job na konferencji prasowej podkreślił, że był dobry. Podobało mu się większość piłkarzy. Zmiennicy też niekiedy dali dużo, chociażby Patryk Gogół. Ale jak ci spodobało ci się to spotkanie? Czy uważasz, że to jest najlepsze spotkanie, czy jednak wyróżniłbyś bardziej na przykład spotkanie z Arką, z Niczem i dlaczego? No to ciekawe pytanie. Znaczy ogólnie zacznę od takiego swojego spojrzenia, że bardzo mi się podoba podejście, to co powiedział po meczu Mariusz Job, bo on oczywiście powiedział, że jest zadowolony z postawy swoich zawodników, ale jednocześnie powiedział, że były fragmenty, które gdzieś tam, no, gdzie daliśmy dużo przestrzeni, gdzie popełnialiśmy błędy, gdzie nie realizowaliśmy założeń taktycznych. I to jest jakby bardzo fajne, bo było to takie świadome, że to nie jest tego typu trener, który mówi, że słuchajcie, wszystko co robimy na treningach wychodzi w spotkaniu. Nie, tutaj jakby było też jasno postawienie sprawy, że tutaj nie wszystko było, nie było idealne i to szanuję, to propsuję, jakby tutaj warto o tym wspomnieć. Co do meczu, no było to dobre spotkanie. Myślę, że to będziecie widzieć doskonale po ocenach, bo naprawdę no, każdy z piłkarzy praktycznie zagrał, no, z wyjątkiem pewnie jednego czy dwóch zawodników, jednak ponadprzeciętnie, tak? To będą oceny ponadprzeciętne, bo naprawdę Wiślacy się mogli w tym meczu podobać. Widać, że coś się zmieniło, coś się ruszyło w zespole Białej Gwiazdy. Oczywiście za wcześnie mówić tutaj o efektach, no bo to był mecz też Pucharu Polski, też wiadomo, to była Stal Rzeszów, która oczywiście w ostatnich kolejkach prezentowała się nieźle i też myślałem, że postawią twardsze warunki. Tutaj tak się ostatecznie nie stało, bo oni, no trzeba sobie jasno powiedzieć, tak zagrali słabo. No zagrali słabo, popełnili naprawdę masę błędów, o czym też wspomniał trener właśnie Stali. Ale cóż, wydaje mi się, że przede wszystkim, czy było to najlepsze spotkanie Wisły w tym sezonie? No ciężko mi powiedzieć, no pewnie było to najpewniejsze, takie, to było 90 minut, które faktycznie Wisła Kraków kontrolowała, której widać była po prostu tą przewagę, tylko było no, dosłownie kilka fragmentów, fragmencik można by powiedzieć, gdzie Stal miała jakieś swoje sytuacje. Ogólnie no, jestem zadowolony, że faktycznie no, stwarzaliśmy bardzo dużo tych sytuacji, nie wszystkie wykorzystywaliśmy, ale jednak te setki Wiślacy kończyli. Też bardzo cieszy postawa w defensywie, bo dużo w tym jednak spokoju było. Pomimo, że straciliśmy tą jedną bramkę, oczywiście błąd, no tak na spółkę shot z Carbo i tu myślę, że nawet bardziej wina Carbo, który tutaj stał i się patrzył, że tak powiem, i tutaj to bardziej rózga, bo tutaj shot jeszcze próbował jakoś tą sytuację ratować, nieudolnie, ale jednak, więc tutaj no przy tej bramce też można mieć pewne wątpliwości, ale generalnie gra w defensywie bardzo dobra, dużo też ciekawych zagrań, było też dużo niedokładności, ale też na pewno trzeba sobie zdawać sprawę z jednej bardzo podstawowej kwestii, że jednak do warunki atmosferyczne nie były najlepsze, ta murawa faktycznie no śliskawa taka, no tak ślisko było troszeczkę na boisku, no zresztą no na drodze jest ślisko, na chodnikach jest ślisko, no to na boisku tym bardziej, także cóż, no ale myślę, że można, znaczy jeżeli byśmy nie, no bo wiecie, to też jest Puchar Polski, to też troszkę inaczej na te spotkania należy patrzeć, ale jakby nie patrzeć, że to jest Puchar Polski, po prostu mówimy, jest to mecz normalny, Wisły Kraków, to trzeba być z tego meczu zadowolonym i myślę, że spokojnie ten mecz przynajmniej w top 3 by był, a myślę, że pokusiłbym się o stwierdzenie, że to był taki mecz, którym Wiślacy po prostu grali na to był taki równy mecz, nie? Że nie było takich przystojów i Wisła naprawdę grała dobre zawody i z tego jestem zadowolony.
No, będziemy sobie pewnie o trenerze Jopie rozmawiać w dalszej części tej transmisji, także teraz nic o tym nie powiem, co myślę, ale zaraz pewnie do tego przejdziemy. Tak, o trenerze będziemy rozmawiać sobie jeszcze troszeczkę później. Ankieta na czacie, możecie zagłosować na zawodnika meczu. Jeżeli nie zgadzacie się z wyborem Paeny, Koleja, Goguła lub Rodado, możecie napisać na czacie. Też uwzględnimy na pewno to przy wyborze, jeżeli będzie więcej tych głosów. A kto będzie naszym zdaniem zawodnikiem meczu, oglądajcie bacznie, bo o tym sobie później porozmawiamy przy różnych personaliach. Natomiast dosyć wyrównana ankieta. Ja tu mam szczerze jednego faworyta. Każdy z tej czwórki mi się podobał. I jeszcze wiem, że nie wyświetla się zawsze ta ankieta. Ostatnio YouTube ma z tym spore problemy i to tylko nie tylko u nas, bo na licznych streamach, czy tam jak widziałem, chciałem na coś zagłosować, to też nie widziałem tego pytania, więc jeszcze raz. Pierwsze macie do wyboru Baene, drugi jest Kolej, trzeci Gogu, czwarty Rodado. Więc taka czwórka została przez nas wybrana. Zastanawialiśmy się jeszcze nad innymi zawodnikami, natomiast naszym zdaniem taka czwórka była zdecydowana. O, zawodnik meczu, Raton na ławie. Szczerze podpisuję się pod tym również i mam nadzieję, że Kamil Broda wystąpi w następnym spotkaniu. Zresztą na konferencji o pozycji bramkarza wspominał Mariusz Job, o tym też sobie powiemy. No i właśnie w sumie możemy przejść do pozycji golkipera, czyli w sumie jeszcze tak dwa, trzy zdania ode mnie na temat tego spotkania, bo Sebastianie, ty w sumie już bardzo dużo powiedziałeś, ja tylko dodam, że taka Wisła mi się bardzo podoba, taką Wisłę chcemy oglądać, naprawdę ofensywnie wyglądaliśmy bardzo przyzwoicie, mogliśmy nawet więcej bramek zdobyć, wiem, że oczywiście Stal tych błędów też sporo popełniała, natomiast nie zawsze potrafimy to w meczach wykorzystać, były takie mecze jak z Motorem, Resowią, gdzie po prostu te błędy były przez nas wykorzystywane, ale nawet jeden, dwa razy, czy to nie wiem, defensywa Zagłębia, Sosnowiec czy inne drużyny, z którymi remisowaliśmy, po prostu też nie zawsze to dobrze funkcjonowało. Inna sprawa, że tych sytuacji to tam mieliśmy w tych meczach, które zremisowaliśmy, chyba tyle przez wszystkie te mecze, co dzisiaj. Takie mam wrażenie, bo to naprawdę była dobra krakowska piłka, którą na pewno Jarosław Królewski kibice chcą oglądać i liczymy po prostu na powtórkę w niedzielę. Nie było Maćka, dał takiego tweeta, że kiedy go nie ma na stadionie, a z Arką 5-1, 4-1, no sami ocencie, czy Maciek powinien być na stadionie. Śmieję się oczywiście, ale sam zresztą to napisał. Ja, jak mam na to patrzeć, mi się bardzo dobrze komentuje z Maćkiem, więc z jednej strony, kurczę, wiem, że dobrze by było życzyć Wiśle zwycięstwa, ale z drugiej strony lubię z Maćkiem komentować, więc no cóż. Tutaj jesteś, no masz trudną sytuację faktycznie. Co wybrać? Wyniki Wisły, czy po prostu miło spędzony czas? No właśnie, no i to jest, kurczę, niefortunne, ale co zrobić. Jeszcze chciałbym troszeczkę powiedzieć o Stali, na pewno. Słaby mecz w ich wykonaniu, defensywa wręcz tragicznie zagrała, momentami to nie był poziom pierwszej ligi, oczywiście tam był jeden taki podstawowy środkowy obrońca Kościelny, bo to co zresztą Dominik w programie przedmeczowym wspominał, że nie ma zbytnio rezerw piłkarzy, którzy na ławce rezerwowych dają tą jakość, jest dwójka, trójka takich piłkarzy, można by właśnie wspomnieć, że dzisiaj Łyczko był na ławce rezerwowych przed tą słabą swoją dyspozycję, ale no zabrakło chociażby Wachowiaka przez ten zapis między klubami, moim zdaniem te zapisy niszczą niekiedy widowiska piłkarskie, są bez sensu, ale taki zapis został uwzględniony, cóż zrobić możemy na to. Ostali na pewno to, że mieli takie momenty, że tej przestrzeni przed bramką się pojawiało i moim zdaniem to jest głównie między innymi wina Marka Karbo, czy też momentami Talara, którzy nie najlepiej właśnie wracali, by wspomóc swoich partnerów przy bramce, to co wspominałeś, Kolej nawet pokazywał, że gdzie ten Karbo się znajduje, czemu on w ogóle nie asekuruje tej pozycji. Jedna sprawa, że Dawid Szoto oczywiście błąd popełnił, został łatwo minięty, w ofensywie dobre spotkanie Dawida, w defensywie też poza tym jednym błędem i raz tylko też miała okazję Stal w drugiej części spotkania, poza tym co dosyć przyzwoite spotkanie w wykonaniu Dawida Szota, no i te przestrzenie pojawiały się, co na plus, Kolej schował do kieszeni Adlera. Nie spodziewałem się, że aż tak Kolej może zagrać dobrze na tle
no co by nie było, jednego z najlepszych piłkarzy, bo to nie jest napastnik, który ma piłkę i wykończy tylko sytuację. On sobie sam stworzy sytuację, troszeczkę podobny charakterystycznie do Rodado. Z dystansu przede wszystkim też bardzo dobrze uderza, a dzisiaj nie miał takich dużo prób, bo kolej naprawdę dobrze funkcjonował. Te z dystansu próby u innych zawodników się pojawiały i tutaj taki mały, mały minusik, że czasami to się mogło przytrafić Stali, ale i tak nie byli w stanie tego dzisiaj wykorzystać. Wisła po prostu jakościowo była drużyną lepszą. Więc przejdźmy już sobie teraz do Kamila Brody. Kamil Broda, jedna taka niezła interwencja. Strzał, myślę, że gdyby nie interwencja Brody, mógłby się znaleźć nawet w siatce. Przynajmniej trzeba za tą interwencję pochwalić Kamila. Myślę, że dawał więcej pewności w bramce niż Raton. Tutaj takiej wątpliwości absolutnie nie mam. Powinien zagrać z Łęczną, czy zagra, zobaczymy. I jeśli chodzi o grę nogami, niestety u naszych bramkarzy jest to spory problem, nad tym trzeba pracować. Liczę na to, że Kamil to też poprawi, bo to nie jest tak, że Raton tylko pod tym względem wygląda nie najlepiej, ale i Kamil Broda i Biegański. Jeśli chodzi o gola, myślę, że absolutnie bez szans. Kamil to był bardzo dobry strzał od słupka. Niewiele mógł zrobić, o ile w ogóle coś mógł zrobić. Pytanie, jaką ocenę mu wystawisz, bo ja już tak dużo powiedziałem. Tak, dużo powiedziałeś. No faktycznie, znaczy tylko nawiążę do tego, do tej gry nogami. No to się szybko nie zmieni, na to jest potrzebny czas, to też nie jest tak. To jest trochę tak jak z jazdą na rowerze. Parę razy się wywrócisz, ale w końcu się nauczysz. I mam nadzieję, że tak będzie w przypadku Kamila Brody czy innych bramkarzy Wisły Kraków. Ja myślę, że tam mu tak na zachętę może taką szósteczkę, bo naprawdę pewnie w bramce ta jedna interwencja, o której wspomniałeś, no gra nogami to gra nogami, ale myślę, że szósteczkę mogę mu wystawić. Może troszeczkę na zachętę, bo pewnie jakby ktoś był złośliwy, to wystawiłby ocenę wyjściową, czyli piątkę, ale ja tutaj dam szóstkę, bo naprawdę czułem pewność ze strony Kamila Brody, pomimo tego, że no ta gra nogami taka jest, ale mimo wszystko dosyć pewnie, dosyć pewny występ. Tak, ja tu też się pod tym podpiszę. Właśnie myślałem, czy piątka, czy szóstka. Natomiast, szczerze powiedziawszy, jak najbardziej Brodzie szóstkę możemy wystawić i chyba nikt się za to, myślę, nie obrazi akurat myślę, w przypadku. I to nie jest tak, że my Ratona na przykład nie lubimy. No ale jak popatrzymy sobie szczerze na to, co on wyczyniał. Ostatni mecz, ja mu dwójkę dałem. Dałem mu tylko dwa, dlatego że miał dwie dobre interwencje i jedno takie zagranie nogami, co się zdarza. To jest świętość, ale w sumie mógł mieć nawet dwie asysty w sezonie to po tej grze nogami, a tam wtedy akurat Rodado to psuł, ale to nie jest codzienność, że potrafi piłkę zagrać. Dobrze, to szóstka dla Kamila Brody i zacznijmy sobie od Szota, bo nie zacznę od Jarocha, bo tak lubimy zaczynać od tej prawej strony, bo Jaroch, widzę, jest spory podział między kibicami. Widziałem już sporo różnych opinii na temat Jarocha. Ja mam troszeczkę inne zdanie, a o Szocie mniej więcej podobnie, ale chciałbym jednak mimo wszystko zacząć od Dawida Szota. Bramka, ładna akcja, nawet genialna wręcz ta kontra wyprowadzenia przez dwójkę Dawid Szot i Goku. Pięknie to funkcjonowało. Generalnie w pierwszej części Dawid Szot razem z Goku to była bardzo dobra współpraca. Dużo akcji ofensywnych, które mogły się z udziałem tej dwójki podobać. Do tego Dawid Szot dokładał niezłą grę w defensywie. Błąd niestety przy golu, co lekko tą ocenę może dawać w dół, natomiast poza tym myślę, że solidnie się spisał w tym spotkaniu Dawid Szot. Ale jaką to ocenę wystawisz? Bo zastanawiam się szczerze, no czy ja to będzie aż tak dobra, czy jednak przez ten błąd defensywy i może taki leciuteńki zjazd pod koniec meczu będzie niżej, czy jednak będzie siódemka na przykład? Powiem ci tak, ja na tym myślałem całą drogę, jak wracałem, także, bo dużo tych ocen jest takich, że no pewnie gdybyśmy ten mecz przegrali, czy byłoby bardziej nerwowo przez tą sytuację, to pewnie bym tą ocenę bardzo mocno obniżył, ale naprawdę Dawid Szot, jeżeli by tak grał w lidze, a tego mu osobiście życzę, żeby miał właśnie te wejścia w ofensywie, bo czasami tego brakuje, to uważam, że tutaj to można go tutaj docenić jednak, mimo wszystko, bo tutaj tą siódemkę można dać, bo nie będziemy tutaj jakieś połówki się bawić. Myślę, że to była ważna bramka,
dla samego Dawida, ale myślę, że też w tym meczu to był taki ważny impuls, żeby trafić od razu i jakby, żeby ten mecz trochę tak ustawił. Ta bramka jednak trochę, uważam, ta pierwsza bramka trochę ustawiła ten mecz, że faktycznie graliśmy troszkę pewniej, pomimo tego, że były gorsze fragmenty Wisły, bo zdarzały się takie, ale jednak później była druga bramka i jakoś to szło. I ten mecz tak dzięki temu moim zdaniem dobrze poszedł, bo od początku meczu byliśmy dosyć skutecznym zespołem, więc brawo też za bramkę, brawo też za grę w defensywie, bo myślę, że większość sytuacji wyjaśniał. Okej, pod koniec meczu już to tempo, tego tempa być może nie wytrzymywał, bo trzeba powiedzieć, że biegał. Naprawdę kondycyjnie ten piłkarz jest dobrze przygotowany, no ale w pewnym momencie każdy człowiek ma swoje granice, ale myślę, że siódemeczkę nawet troszeczkę tak na zachętę możemy wystawić. Właśnie zobaczyłem też, że chyba Lech awansował, więc to jest tak szczerze mój wymarzony rywal, tak tylko no, wspomnę. Byłoby miło. Który mógłby zagrać z nami i chciałbym, żeby tak się stało, zobaczymy. Natomiast z tych wszystkich dostępnych to Lech, a na drugim miejscu chyba Widzew. Nie chciałbym, znaczy nie, że nie chciałbym. Okej, i tak trafimy na kogoś z Ekstraklasy, to na pewno, bo jesteśmy jedynym zespołem, który awansował z pierwszej ligi, bo też jeden zespół z pierwszej ligi awansować musiał, bo było właśnie to bezpośrednie starcie między nami a Stalą Rzeszów, ale z takich, szczerze powiedziawszy, wyborów to chciałbym mimo wszystko zagrać. Nie no, Lech właśnie. To wiadomo, że dużo fajniejszy, bardziej atrakcyjny. Bo nie chcę mówić, że Korona, bo szczerze, ta Korona widać, że w Pucharze Polski to jest drużyna mocna. Wczoraj myślę, nawet, że oni celują w Puchar Polski trochę, tak wiesz. I myślę, że bardzo mocno się na tym skupią. Nawet ci zawodnicy, którzy niekoniecznie grywają w pierwszym składzie wczoraj, naprawdę widać było świeżość u Korony, na przykład w porównaniu do Legii. Jestem ciekaw, jakby to wyglądało z nami. Myślę, że Korona byłaby zdecydowanym faworytem mimo wszystko tego spotkania z zespołem ekstraklasowym. No, Lech też będzie faworytem, ale... Lech to już jeszcze bardziej zdecydowanie, ale... Nie jesteśmy bez szans, natomiast no zobaczymy, jak to się wszystko potoczy. Losowanie chyba w piątek czy jutro, no. Więc dowiemy się już niedługo, na kogo trafimy. Jeśli chodzi o Dawida, przyzwoite spotkanie, też już sporo powiedziałem. Nie wiem, przepraszam, że tak zanim dam ci się wypowiedzieć, to dzisiaj mówię. Bardzo dobrze. Chcę zapoczątkować to ocenę piłkarza i podsumowanie jego występu. Ode mnie siódemka z leciuteńkim minusikiem, bo mimo wszystko ten błąd przy golu, ale w ofensywie naprawdę bardzo dobre moim zdaniem spotkanie. W tym sezonie chyba najlepsze w wykonaniu Dawida Szota, albo przynajmniej jedno z najlepszych, bo nie miał ich jakoś bardzo dużo. Solidny zmiennik. Zobaczymy, jeżeli wróci, mam nadzieję, że wróci, Krzyżanowski będzie dostępny już na Górnik Łęczna, bo z tą lewą obroną mimo wszystko fajnie by było jakiegoś zmiennika posiadać na ławce, który mógłby wejść, czy Eneko na przykład nawet jakby się wyleczył. Zobaczymy. Siódemka dla Dawida. Oceńmy teraz środek obrony i przejdziemy najpierw do Alana Urygi, później do bohatera naszej jednej czwórki, jednego z bohaterów naszej czwórki meczowej. I na razie prowadzi Baena z przewagą 7% nad Rodado. Później jest na trzecim miejscu Kolej i Gogu 4% tylko, ale no, zacięta walka. Na ostatnim, bo jednak to nie dziwię się. O, tak. Tak, więc wracamy do Urygi. Jak oceniasz spotkanie Alana? No, oceniam bardzo dobrze. Myślę, że to, co najważniejsze, to, że był spokój. To, że był spokój, jednak też mimo wszystko gdzieś tam przy stałych fragmentach gry dochodził do sytuacji. Może nie potrafił ich wykończyć, no bo to jest jakby, no zmora teraz Alana Urygi. A ten strzał w poprzeczkę to był w wykonaniu Alana? Bo już szczerze... Nie. To był strzał w wykonaniu Baeny. Tak, a, to przepraszam. Mówisz o tej sytuacji z pierwszej połowy, tak? Więc jeżeli o tej znaczy sytuacji... ten stały fragment, jedna wrzutka i już tak, szczerze, tak. Tyle no, tych sytuacji to było, że wiem, że była poprzeczka, ale właśnie tak. Nie pamiętam już kogo. Tak. No już też, no mogę się też mylić, ale w każdym razie Alan Urygi, no właśnie dochodzi do tych sytuacji, ale przede wszystkim ja go rozliczam za grę w defensywie, bo wiemy, że z tym miał
Problem, tam zdarzały mu się często błędy. No, nie chcę przypominać tego meczu z GKS-em Katowice, nie chcę mu tego wypominać, ale faktycznie no, wtedy ten błąd był olbrzymi ze strony Alana. Tutaj muszę pochwalić za to, że obyło się bez takich, jakby powiedziałbym, brzydko powiem, wylewów ze strony naszego kapitana. Także myślę, że za ten mecz mogę spokojnie dać siódemeczkę. Bez jakiejś napinki, po prostu dobrze mecz rozegrał, tak jak to powinno wyglądać, a wiadomo, że obrońca nie jest od tego, żeby strzelał bramki, tak, no od tego jest napastnik, to, że byłoby miło, jakby strzelał jeszcze bramki, to już w ogóle super. To jest takie, wiecie co, smutne, bo jak graliśmy przeciwko Wiśle Płock, to zawsze ten Alan Uryga nam strzelał w końcówce, zawsze, z Kubaniec, a teraz... Jak jest w Wiśle Kraków, to mu się nie chce. No, ja nie wiem, no to tak nie po Bożemu. Nie, ale w każdym razie dobry mecz Alana Urygi, także siódemeczka ode mnie dla niego. Tak, solidne bardzo spotkanie w wykonaniu Alana Urygi, pewny w defensywie. Jeden tylko taki drobny błąd, kiedy to nawet lewą stroną, głównie Stal miała swoje lepsze sytuacje stroną prawą, tam Warczak. I jakbym miał kogoś ze Stali wyróżnić, to zdecydowanie byłby to Warczak. Odpuściliśmy tego zawodnika, myślę, że on w Wiśle mógłby się jeszcze rozwinąć. To samo o Wachowiaku, to co wspominał też nasz gość przed spotkaniem, Dominik Pasternak, że to jest naprawdę, to przede wszystkim jest skrzydłowy, a nie lewy obrońca. A Wachowiak grał na lewej obronie. Użyję mocnego słowa, ale czym zrobiono mu troszeczkę krzywdę w Wiśle Kraków. Na skrzydle moim zdaniem on nie byłby gorszy absolutnie od Muńskiego. Trzeba by było jeszcze tak na przykład go ograć troszeczkę, czy dać na wypożyczenie i jeszcze niech się mógł ograć. No ale odpuściliśmy tego zawodnika, trudno. Stali gra dobrze, nie grał przez ten zapis. I Warczak też najlepszy po stronie Stali zdecydowanie na boisku. Wracając do Urygi, to jedna ta właśnie akcja lewą stroną i tam drobny błąd Alana, tam drobny błąd obrońców, szczerze środkowych obrońców, chyba taki jeden z nielicznych w tym meczu, bo jeżeli już te błędy się właśnie zdarzały, to co wspominałem, to środek pola nie asekurował najlepiej, tam też można było się doszukać słabej asekuracji w wykonaniu środkowych pomocników, ale akurat gdzieś to tam się zarówno rozłożyło na środek obrony i pomoc, ani tak w przypadku tej sytuacji, ani jak porównujemy sobie do straconej bramki przez Wisłę, kiedy gola zdobył Kądziołka. Też ode mnie chyba siódemka, ale na te oceny naprawdę dzisiaj będą wysokie. Może trochę przesadzimy, nie wiem. Natomiast to był moim zdaniem bardzo dobry mecz w wykonaniu Wisły i większość zawodników dostaną takie oceny właśnie jak 7, jak 8, a i nawet padnie dać 9. Tu wam zdradza, dla kogo, dowiecie się za chwilę. Kolej, czy właśnie od ciebie kolej na przykład 9 dostanie? 9 chyba nie. Dziewiątki chyba nie, ale ósemkę dostanie i to taką mocną, taką z wykrzyknikiem, ponieważ naprawdę to było bardzo dobre spotkanie Josefa Koleja. Nie wiem, czy nawet nie najlepsze, jakie rozegrał w tym sezonie, bo naprawdę no super zawody, no wszystko czyścił. Też uważam, że to jest taki piłkarz, jak on nie kombinuje przy wyprowadzeniu piłki, to jest naprawdę... To zazwyczaj jest dobry mecz Koleja, mówiąc krótko, bo naprawdę Kolej, jak nie kombinuje, po prostu jest lepszym defensorem. No i powiem tak, no to co powiedziałeś na wstępie, jak mówiliśmy o tym meczu, że no Adler nie mógł sobie faktycznie poradzić z Josephem Kolejem. No i też bardzo dużo takich inteligentnych zachowań właśnie naszego Juska Koleja. Także bardzo, bardzo się cieszę, bo widać, że w tym sezonie jednak mimo wszystko Szwed jest dosyć równy. Zdarzają mu się gorsze mecze, jasne, ale jakby z tych wszystkich defensorów, których mamy w Wiśle Kraków, no to on jest na pewno taką równą personą i to mnie na pewno cieszy. Tutaj ósemka z wykrzyknikiem, no musi być. Także no cóż, no to jestem zadowolony z występu właśnie naszego obrońcy. Schowany do kieszeni absolutnie Adler. Tak. Bardzo dobry występ Koleja. Bałem się troszeczkę o to, że te skrzydła mogą naprawdę
tą przestrzeń sobie wyrobić i będzie miał problemy Dawid Schott, będzie miał problemy Jaroch i przede wszystkim kolej w polu karnym właśnie z Adlerem, czy z tymi skrzydłowymi, bo niekiedy też przecież środkowi obrońcy muszą skrzydłowych powstrzymywać, kiedy wyjdzie do ofensywy troszeczkę Jaroch, czy Schott, czy inni zawodnicy, którzy muszą się wracać, ale zastępuje ich pozycję, asekuruje właśnie środkowy obrońca. Naprawdę bardzo dobry występ Koleja. Takie występy cieszą. Niestety często też zdarzają się naszym środkowym obrońcom czy defensorom mecze podobnej jakości, jak na przykład, nie wiem, ostatnie spotkanie, chociaż to z Termaliką, akurat ten środek obrony nie zagrał aż tak tragicznie, nie zagrał jakoś dobrze, ale na pewno nie był to tragiczny mecz. Kolej oczywiście w tym spotkaniu nie grał, bo dostał te 4 żółte kartki, zagra z Łęczną, mam przynajmniej taką nadzieję, no lepszy jest od Igora Łasickiego. Igor Łasicki też nie zaugł złej zmiany, o tym sobie później powiemy, natomiast Kolej w tym momencie jest zdecydowanie tym numerem 2 u boku Alana Urygi, to nie podlega żadnym wątpliwościom i tak myślę, że też u trenera Mariusza Jopa pozostanie. Wyszliśmy poniekąd, myślę, na galowo w tym spotkaniu. Jeśli chodzi o obronę, mam nadzieję, że z bramkarza to też dotyczy. I ofensywę w sumie tak, też. Zastanawiam się nad Talarem, czy on będzie, czy może coś zyskać i grać właśnie, czy jednak, nie no, wydaje mi się, że Kacper Duda jest pewnie tutaj bliżej tego, by występować, czy to na dziesiątce, czy u boku Karpo. Ten środek pola chyba takie największe wątpliwości mi się pozostawia, jeśli chodzi o defensywę, nie. I kolej, ósemeczka z takim plusikiem na pewno u Józefa za to spotkanie, bo od Alana zagrał lepiej, Alan też nieźle, ale Kolej to zrobił praktycznie większość w tym meczu doskonale. No i przechodzimy sobie teraz do wspomnianego wcześniej już Jarocha. Jak oceniasz jego występ? No, w moim odczuciu nie było źle, ale też zdarzały się błędy w jego wykonaniu. Nie był to idealny mecz na pewno. Tak, no masz rację, nie był to idealny mecz. Było też oczywiście bardzo dużo dobrych zagrań z jego strony. Szczególnie podobało mi się to, że nie panikował. Nie każda piłka kończyła się wrzutką i to pragnę docenić, bo no, czasami to z uporem maniaka robiliśmy to, że po prostu, nie no, jak mówię o wcześniejszej kadencji, że tak powiem, trenera Sobolewskiego, to faktycznie jest takie znamienne było, że faktycznie jak już byliśmy, tylko była ta, to wiadomo było, że albo Jaroch, albo Baena będzie tą piłkę wrzucał. Tutaj bardzo często gdzieś tam podawaliśmy, cofaliśmy tą piłkę, albo graliśmy na środek, albo Jaroch wchodził w dribbling, także tutaj propsuje za tą grę i tutaj uważam, że to było dobre, ale oczywiście było kilka niedokładności, było troszkę czasami niepotrzebnej nerwowości. Bardzo często się brało z tego, że to zagranie nie było idealne, Jaroch musiał trochę tą piłkę podgonić, no i potem też niepotrzebne jakby nerwowe ruchy, gdzieś tam walanie tej piłki, tak kolokwialnie mówiąc, w trybuny, to było momentami niepotrzebne, no i też mimo wszystko parę razy dał się, że tak powiem, łatwo minąć, co też można zauważyć, ale uważam, że tak suma sumarów to jest ocena 6, myślę, że na pewno jest to nota ponadprzeciętna. To nie jest jeszcze ten Jaroch, którego ja pamiętam sezon wcześniej, szczególnie w rundzie wiosennej, ale na pewno jest to Jaroch, który, jeżeli będzie tak grał, to na pewno uważam, że będzie to zawodnik, który będzie się podobał w lidze i też dzięki temu ta obrona i ta defensywa będzie wyglądała dużo, dużo lepiej niż to miało miejsce w ostatnich spotkaniach. Witamy wszystkich serdecznie oczywiście na czacie. Tak, jutro spotkania między innymi Zagłębia Sosnowiec z Motorem Lublin i z tego co wiem, to chyba Maciej skomentuje to spotkanie, więc o, zresztą Maćku jesteś, czy zmarzliśmy? Tak, szczerze zmarzliśmy. Tak, i
No ale przynajmniej Wisła Kraków nagrodziła nam to zmarznięcie na stadionie, więc się nie obraziliśmy. Możesz dać znać na czacie, czy będziesz ten mecz komentował, a propos, o którym wspomniałem. Zagłębia Sosnowiec z motorem, jak będę miał potwierdzenie, to wtedy wspomnę, że możecie wpadać na kanał Futbolowy Świat, tam dużo więcej. W ten weekend akurat chciałem skomentować spotkanie GKS-u, ale z tego, co się dowiedziałem, chyba to spotkanie będzie odwołane. Więc no cóż, nie będzie mi dane prawdopodobnie oprócz spotkania niedzielnego Wisły skomentować, ale tak, więc jutro Maciek zaprasza, 20:20 Futbolowy Świat, zapraszamy serdecznie, będziecie mogli śledzić relacje z tego drugiego spotkania pierwszej ligi w już 18 kolejce. Co do Jarocha, dałeś mu 6, tutaj też na czacie opinia, że bardzo dobry występ, uważam, że przyzwoity, ale akurat w defensywie z pewnymi błędami nie obyło się. A w ofensywie Dawid Szut moim zdaniem zagrał lepiej. Nie zagrał Jaroch jakoś bardzo źle. I szczerze zastanawiałem się, czy mu dać 5 czy 6. Na pewno nie wyżej, na pewno nie niżej, bo mimo wszystko to był przyzwoity występ. Ciężko mi ocenić właśnie, wybrać pomiędzy tymi notami. Dam tą 6, natomiast to jeszcze tak rozważę dokładnie. Musiałbym jeszcze dokładnie skrót sobie prześledzić Jarocha, by określić tą ocenę. Na ten moment daję mu 6 i nie sądzę, by była to jakaś kontrowersja, bo sporo nawet pisało na Twitterze, widziałem opinię, że Jaroch bardzo słabo zagrał, ale tu się nie zgodzę. Nie, zagrał, nie słabo to nie. Nie zagrał jakoś bardzo dobrze, rewelacyjnie, przyzwoicie z lekkim plusem, tak bym określił występ Bartka Jarocha. Natomiast kolejni piłkarze, to już troszeczkę gorzej, przepraszam, aż mi głosu zabrakło. Karbo. Kurczę, średni występ, bardzo mocno średni nawet, dużo strat, do przodu, miał taki jeden zryw, co podobało mi się nawet bardzo w jego wykonaniu, bo faktycznie po lewym skrzydle poszedł jak Baena niczym w tym spotkaniu, tylko po prawej stronie oczywiście Baena, a nawet i Goku też miał takie momenty, bo to również był dobry występ. Natomiast chyba szczerze z wszystkich piłkarzy, nie wiem czy nie najgorszy na boisku występ Marka Karbo. On bardzo dużo błąd popełnił. Shot oczywiście, ale Karbo przy tej bramce na 4-1, no gdzie tam była asekuracja? Józef Kolej krył innego w ogóle zawodnika z Alenem Urygą, czyli Adler tam był ustawiony, był Kądziołka, łatwo nawinięty. No i zresztą Kolej pokazywał Karbo, żeby on się lepiej ustawił do tego, żeby on w ogóle do tego doskoczył, bo on wracał, jakby się mu nie chciało, tak szczerze powiedziawszy, Markowi Karbo w tym meczu. I zastanawia mnie pozycja tego piłkarza na ten moment w Wiśle Kraków. Liczę na to, że w okresie przygotowawczym przepracuje mocno i będzie to Mark Karbo z początków gry w Wisły. Natomiast te ostatnie występy w jego wykonaniu, no nie oszukujmy się, słabiutkie. I to mnie troszeczkę martwi. Chyba najbardziej w tym momencie, jeśli chodzi o piłkarzy, bo do Dawida Żunki już się przyzwyczaiłem, czy to kontuzja, czy słaby występ. Ale czy tak samo Alfaro, chociaż Alfaro dzisiaj moim zdaniem nie zagrał aż tak gorzej od wcale na przykład Marka Karbo. Jak oceniasz jego występ? No oceniam źle, ponieważ oczywiście no ja od tego piłkarza wymagam dużo, dużo więcej, bo znam jego po prostu umiejętności, jego możliwości. Ale przede wszystkim taka rzecz, na którą ja też zwracam uwagę u zawodników, czyli zaangażowanie. No, ja nie widziałem zaangażowania u tego piłkarza. No, widać to przy straconej bramce nawet, ale generalnie nie było tego dużo. Nie, ja wiem, że to nie jest piłkarz, który będzie robił milion kilometrów, ale jednak wymaga... No właśnie, szczerze z tych początków, kiedy grał, no to widać było u niego tą walkę. Praktycznie wszędzie nawet momentami był Mark Karbo, naprawiał te błędy kolegów. Tak, tak. Niestety. No tutaj widzisz, no właśnie kwestia zaangażowania do tego, błędy w rozegraniu, wyprowadzeniu też piłki, czasami po prostu, moim zdaniem też Mark Karbo czasami gra po prostu za wolno, jakby troszkę się niestety dostosował do poziomu nie tyle co ligi, co nawet Wisły Kraków, tak, że po prostu tą grę troszeczkę zwalnia, a na początku jakby tą grę przyspieszał i to jest też taka podstawowa różnica. I ja
tutaj nie wiem, jaką ocenę mu dać, no bo no z drugiej strony też błędów było dużo, ale takich, gdzie, że tak powiem, była jakaś konsekwencja, to znowu tutaj no, nie do końca, tak? No, tylko przy tej bramce tak naprawdę możemy mieć takie mocne argumenty. No i ja się zastanawiam między oceną 3 a 4, tak powiem szczerze. To powiem szczerze, że bardzo nisko. Bardzo w sensie nisko, ta trójka. Uważam, bo to się, wiesz, bo to się powtarza. To nie jest pierwszy mecz zły tego piłkarza. Tylko to już jest naprawdę któryś z rzędu mecz, gdzie on po prostu gra mizernie, gdzie gra albo przeciętnie, albo tak troszeczkę powyżej tej przeciętności, ale dużo jakby mamy do zarzucenia temu zawodnikowi. A pamiętasz te pierwsze mecze, gdzie wręcz my się rozpływaliśmy nad tym piłkarzem. Mówimy, tak, że to jest mega ruch Kiko Ramireza, mega ruch Wisły Kraków i że z tego zawodnika będziemy mieli pożytek. Dlatego dam mu w tej chwili 4, bo uważam, że można mu spokojnie tą 4 dać. A o tej trójce myślałem, bo naprawdę no, dużo było tych błędów. Jednak jak na ten poziom tego zawodnika, no ja wymagam troszeczkę więcej, więc stąd ta ocena. Ale 4 dam ostatecznie, aczkolwiek mówię, no, można tutaj oczywiście myśleć o 5, bo mówię, te błędy nie niosły za sobą konsekwencji w większości, tak? Ale mimo wszystko no, nie był to dobry występ i daleki od dobrego, myślę. Tak, myślę, że 3 to jest zdecydowanie za mocno. Czwórka, myślę, że 4 bardziej zasłużona. Ewentualnie można pomyśleć na taką słabiutką 5. Natomiast 4 myślę, że będzie tutaj w tym przypadku zasłużona. To jedyny piłkarz, od razu możemy zdradzić, który otrzyma, chyba że kogoś ty będziesz chciał bardziej skrytykować, ale to jest jedyny, szczerze powiedziawszy, piłkarz, który otrzyma poniżej wyjściowej nuty, bo po prostu zagrał słabo, zagrał najgorzej z całego zespołu. Dużo strat, miewał dobre momenty w tym meczu, ale niestety było ich mało. Częściej nawet robił to Talar, który oprócz bramki też nie zagrał jakoś bardzo dobrego meczu, ale mógł się zdecydowanie bardziej podobać od Marka Karbo. 4. 3 na pewno tutaj aż tak odważny nie będę w tym przypadku. Mimo wszystko wygraliśmy 4-1 i nawet jeśli Karbo zagrał przeciętnie, to moim zdaniem 4 akurat się w tym przypadku należy. Talar i Maciek tutaj napisał, czy może duet w niedzielę Talar Duda. Szczerze, nie wykluczam tego, patrząc na te ostatnie występy w wykonaniu Marka Karbo. Nie zdziwię się, jeżeli ta formacja środka pomocy będzie troszeczkę inna. Tu właśnie jest taka największa zagwozdka moim zdaniem, bo o ile mogliśmy dyskutować nad formą piłkarzy na skrzydle ofensywnych, tak jednak Baena jest absolutnie wyborem pierwszym. Rodado tak samo, Goku też. Myślę, że jeszcze ten piłkarz jest w stanie pokazać sporo. Na tej 10 no możemy tutaj rozważać właśnie, no to wspomniany, czy to Duda zagra na 10, czy ktoś inny. Więc właśnie ta pozycja 10 i tych środkowych pomocników chyba najbardziej rozważana. I co do samego Talara. Bramka. Ładna bramka, oczywiście po prezencie Stali i to znacznym. I zresztą Stal takie 2 prezenty dała przy bramce na 3-4-1, 4-1, a na 3-0, przepraszam. Wtedy te błędy były znaczne. Talar to po prostu wykorzystał. Do przodu kilka fajnych zagrań, ale były momenty, że w spotkaniu akurat ten środek pola aż tak bardzo aktywny w rozegraniu nie był, tylko to było jakieś długie zagranie, na przykład od Szota, czy innych piłkarzy na skrzydło, długa cięta piłka, czy od Koleja. Uryga nawet taką piłkę do Rodado zagrał na pole karne. Mimo wszystko oceniam na plus ten występ Talara, zresztą zapytałem o to Mariusza Jopa i on chwalił generalnie cały zespół, ale że Talar to jest też piłkarz, który na pewno zyskał tymi meczami w rezerwach i z reguły, gdy występuje, prezentuje się naprawdę nieźle. Ja nawet szczerze byłbym może za, żeby ten Talar z Dudą wyszedł w środku pola na niedzielę. Kto wie, zobaczymy jak postawi Mariusz Job. Ode mnie 6, tak podsumowując dla Talara. Tak podsumowując,
Ja też coś tam powiem na temat tego piłkarza, choć dużo, dużo powiedziałeś, więc tak naprawdę nieważne, co ja teraz powiem. Także też tak się uzupełniamy dzisiaj, raz ty, tak, raz ja. Tak. Tak, jak stare, dobre małżeństwo. Ale w każdym razie, w każdym razie szósteczka też ode mnie. No myślę, że to nie był taki zły mecz, żeby tutaj go krytykować. Myślę, że przede wszystkim bardzo cieszy bramka, bo bardziej o tej, jakby okej, okay, był prezent, ale była też decyzja. Była też decyzja, też tego czasem brakowało w ogóle zawodnikom Wisły Kraków, więc bardzo się cieszę, że taką decyzję podjął o strzale i strzał, który no, okazał się, no, było w tym dużo powodzenia, bo to się zakończyło bramką, także za to brawo. Też było kilka niezłych zagrań, było też kilka słabych zagrań i o tym też trzeba powiedzieć, ale z porównaniem do Karbo, no to jednak, to jednak tutaj myślę, że tutaj Talara pochwalę, także jak powiedziałem, szósteczka i kto wie, może właśnie w niedzielę zobaczymy właśnie ten duet Talar. Tylko problem z tym Talarem i Dudą, że może być problem z asekuracją pozycji defensywnej. Tak, tak. I tu będzie bardzo ryzykownie. To by był troszeczkę ofensywny duet, więc jest to pod dużym znakiem zapytania. Można by to było rozważyć, ale jednak nawet bardziej w kontekście takim, że Duda by zagrał na tej dziesiątce, nie wiem, Talar Skarbo u boku, bo na tej dziesiątce nie wiem, czy tam zagrał Lejarka, Alfaro, czy właśnie wspomniany Kasper Duda, który dzisiaj minut nie zanotował. Myślę, że nie bez powodu, bo oszczędzany na to spotkanie z Górnikiem i też przecież mieliśmy pewne zwycięstwo wysokie, dlatego inni piłkarze szansę dostali. Przerwałem ci, nie wiem, czy jeszcze chciałbyś coś, przepraszam, nie, oczywiście. Nie, no wszystko, to już chciałem, to powiedziałem. Okej, okay. Więc chociaż nie wiem, bo szóstka dla Talara i szóstka dla Jarocha, chyba jednak bym dał piątkę Jarochowi, bo tak sobie przemyślał, oczywiście bramka, ale tak jednak mimo wszystko gryzie mnie to teraz. Właśnie ta ocena dla tej dwójki i mimo wszystko uważam, że Talar nie tylko bramka, ale generalnie trochę lepiej zagrał. Inaczej ich oceniamy za pewne funkcje ofensywne, no tak, i defensywne, ale troszeczkę, nie jednak. Tak, zdecydowanie. Tutaj mamy prawego obrońcę, mamy środkowego pomocnika. Drobny przerywnik. Jest was bardzo dużo. Zachęcamy do zostawienia łapki w górę. W opisie macie chociażby, albo jak nie, no to dam do kanału Sebastiana Wisła Kraków News, ale wydaje mi się, że to uzupełniam. Jeśli nie, to przepraszam, to już Sebastianie to później uzupełni i będziecie nie, mogli odwiedzić. A jeśli nie, to możecie w wyszukiwarce wpisać Wisła Kraków News i na pewno pierwsze, co to wam się pojawi, kanał Sebastiana. Taki krótki przerywnik. Zapraszamy też na Futbolowy Świat. Tam dużo więcej o futbolu pierwszej lidze, nie tylko o Wiśle Kraków. Chociaż o Wiśle Kraków też materiały, tak jak o Radosławie Sobolewskim, się zdarzają. I zostawcie łapkę w górę, jeżeli chcecie, żeby spotkanie z Górnikiem Łęczna wyglądało tak samo jak ze Stalą Rzeszów. O, łatwo to nie będzie, ale liczymy, że po prostu zagramy dobry mecz i będą 3 punkty. Okej, okay, Talar za nami, a to na dziesiątkę przejdziemy do Alfaro. Alfaro, co ważne, kluczowy odbiór przy bramce, ja to zanotowałem, przy bramce drugiej. Tam Alfaro piłkę odebrał, napędził akcję, miał pewne momenty, gdzie faktycznie akcję napędzał. Dużo też niedokładności, ale do tego przyzwyczaił. Nie próbował aż tak często z dystansu. I ja szanuję próby z dystansu, ale w jego przypadku to faktycznie akurat się cieszę, że piłka nie wylądowała na trybunach. To jest jakiś postęp, że Alfaro nie posłał zagrania na trybunę C, czy jeszcze na trybunę G na przykład za bramką drugą. Więc to spory sukces. Nie no, śmieję się, wiadomo, ale nie był to jakiś zły występ Alfaro, bez polotu, bez jakiejś takiej rewelacji. Taki przyzwoity występ, tak bym ocenił, szczerze powiedziawszy, Alfaro. Przede wszystkim przyzwoity za ten odbiór kluczowy przy drugiej bramce. Tu też ocena w górę za to idzie na pewno, moim zdaniem. Znaczy powiem ci tak, ogólnie, jakbym miał oceniać tak całokształt, czyli całe 90 minut, to jednak te odbiory, okej, okay, mówimy kluczowe, jasne, ja się z tym zgadzam, że były kluczowe, ale jednak też biorę pod uwagę to, co prezentował w kontekście pierwszej połowy, drugiej połowy i jakby
no nie przekonuje mnie ten piłkarz, tak? No okej, no nie dam mu czwórki czy 4,5, tylko dam mu piątkę. To już tak zaspoileruję swoją ocenę, ale żebym powiedział, że podobał mi się jego występ, to chyba tak nie powiem. Uważam, że bardzo dużo błędów z jego strony, w sensie niedokładności, bo ja też nie lubię troszkę czegoś takiego, że usprawiedliwienie, no bo on zawsze popełnia błędy, bo on zawsze nie trafia w bramkę, bo on zawsze coś tam, coś tam. No słuchajcie, no generalnie uważam, że też od niego musimy troszkę więcej wymagać, no bo wiecie, no tak samo jest konkurencja duża. Ja nie wiem, czy bym nie wolał Olejarki, tak powiem szczerze, który oczywiście też nie zagrał jakoś wybitnego spotkania, nie była to dobra, znaczy jakaś wybitna zmiana, ale przynajmniej to jest młody piłkarz i jest jakby z szansą na rozwój. Alfaro jest, umówmy się, najemnikiem, tak? No wiem, że to... Oj, ostro, ostro. Ostro, ostro, tak. Jest najemnikiem, oczywiście tak, oczywiście w tym kontekście, że po prostu no nie przywiązuje się jakoś bardzo do Wisły Kraków i może się okazać, że za jakiś czas go w klubie nie będzie. Olejarka oczywiście też nie jest przywiązany do Wisły Kraków, ale jest to młody piłkarz i uważam, że młodych piłkarzy warto jest rozwijać. Myślę, że taki Olejarka kilka razy w niektórych spotkaniach pokazał swoją jakość. Alfaro też miał nie najgorsze momenty w wielu, wielu meczach, ale akurat w ostatnim okresie no tu jest słabe występy. Tutaj i tak było nie najgorzej, no bo były te odbiory, były jakieś takie fragmenty, gdzie grał przyzwoicie, także ode mnie piątka, ale taka na zachętę, taka troszkę, może nie na wyrost, ale faktycznie troszeczkę no, musiałem sobie tak trochę, troszkę odjąć od serca, żeby mu tą piąteczkę dać. Także nie jest to taka lekka ocena dla niego ode mnie. To ode mnie czysta piątka akurat ląduje dla Alfaro. Przede wszystkim ten odbiór, bardzo ważny przy bramce numer 2. Bardzo pozytywnych akcentów w tym meczu nie dał. Straty znaczne, jak to w przypadku Alfaro. Nie był to jakiś występ rewelacyjny, bardzo dobry, przyzwoity moim zdaniem. Przede wszystkim, kiedy trzeba było faktycznie jakiś odbiór zrobić, to właśnie często Alfaro to uczynił, a nie przyzwyczaił do tego. To jest pozycja numer 10 czy na skrzydle, kiedy grywało inni zawodnicy od tego odpowiedzialni byli, a dzisiaj akurat parę razy mu się zdarzyło. Raz to było bardzo kluczowe, dlatego ode mnie piątka dla Alfaro, ale nie, no, nie chciałbym jednak, żeby z Górnikiem Łęczna wyszedł w pierwszym składzie. Też wolałbym zdecydowanie stawiać na Dawida Olejarkę. Ostatnio faktycznie troszeczkę przesadziliśmy z tym, że Olejarka jest niewypałem, bo no, tych minut strasznie mało. Niewypałem to jest Alfaro. O. Tak. To można znaczy, śmiało po powiedzieć. Po prostu za wcześnie powiedzieliście takie coś, więc, bo to wiesz, jednak... No tak, bo to jest jednak te 17 spotkań, mało tych szans też dostawał, będzie nowy trener, albo zostanie Mariusz Job, zobaczymy jak to zadecyduje prezes. Ja mimo wszystko jednak chciałbym, by rozglądać się nad tymi kandydaturami właśnie, które są dostępne dla prezesa, ale tego pewnie się dowiemy czy w tym roku, czy w następnym, raczej chyba jeszcze w tym, na to liczę przynajmniej. Skoro grudzień, to niech zamknijmy ten grudzień z przytupem, tak? I chyba dużo, Alfaro powiedzieliśmy, piąteczka. I nie ma co się nad tym zawodnikiem rozwodzić, bo akurat inni zawodnicy na to zasługują, a jednym z nich nawet... No właśnie, jednym z nich, a przecież mamy taką trójkę napakowaną teraz, że hej, to zacznijmy sobie od tych tego najlepszego moim zdaniem w spotkaniu. Baeny, zresztą jeśli chodzi o ankietę, aż 42 głosy w tym momencie, Baena przeważa i to 10% nad kolejem, Rodado, Gogu też 12% ma, jest na miejscu czwartym. Jeżeli widzicie kogoś innego na zawodnika meczu, dajcie znać na czacie. Tą czwórkę wybraliśmy i jak na razie Baena zasługuje. I mnie to kompletnie nie dziwi, bo Baena zagrał dzisiaj fenomenalny, rewelacyjny, kapitalny, świetny i inne wszystkie przymiotniki świata można by tu było wrzucić. Może nie do ideału zabrakło niedużo, ale to był naprawdę piękny występ Baeny i liczę na to, że ten piłkarz tą regularną formę będzie prezentował nie tylko gdy schodzi z ławki, ale właśnie w pierwszym składzie. Ostatnio z GKS-em Katowice bohaterem, z Termaliką
przeciętnie zagrał. W moim odczuciu byli gorsi na boisku na pewno od Baeny. Jakieś pozytywne akcenty dał, nie było ich dużo, ale dzisiaj tych akcentów to mogliśmy liczyć i liczyć i byśmy się nie doliczyli. Tak bardzo dobrze moim zdaniem Baena zagrał w dryblingu. Myślę, że z 80, no może przesadziłem, ale większość tych stać po prostu wygrał. I gdyby takie statystyki wyliczyć, może to gdzieś będzie na Twitterze, ile właśnie Baena tych pojedynków wygrał, bo chciałbym to zobaczyć. Było ich naprawdę mnóstwo, tak jak i w sezonie często to robi. Brakowało tego ostatniego podania, dośrodkowania. Dzisiaj tego nie brakowało. Dzisiaj to Baena zaprezentował. Tak, zaprezentował w całej okazałości naprawdę bardzo dobry występ. Tutaj, jeżeli ktoś by chciał krytykować Baeny, no to chyba nie ma za co. Do dziesiątki, no wiesz, no tutaj dziesiątka to nie, to już trzeba by było jakiegoś, dwie bramki jeszcze musiałby dołożyć, a akurat to, jeśli chodzi o liczby. Spotkania musiałby być, wiesz, to jednak to jest troszeczkę za dużo by to było i myślę, że byśmy byli uznani za wariatów po tej transmisji. Nawet Rodado chyba za hat-tricka, nie wiem czy chociaż mógł dychę otrzymać. Na pewno jakaś dycha była, to pamiętam. Czy akurat to Rodado otrzymał, nie, ale naprawdę Baena dołożył dzisiaj wszystko co trzeba. Do idealnego występu zabrakło może bramki, może dwóch, tak to określę. Naprawdę poza tym świetny występ. No tak, ja się z tobą zgodzę, szczególnie, że to był występ, który on utrzymywał tak naprawdę do samego końca, w sensie naprawdę intensywność jego gry też jakby budzi mój szacunek, bo to czasem gdzieś kulało, że czasami właśnie te pierwsze minuty były takie albo słabe, albo ta druga połowa też była już taka już ostatkiem sił. Tutaj faktycznie cały mecz możemy powiedzieć, że po prostu grał na bardzo dobrym poziomie. Także to mnie cieszy, no i dlatego dostaję ocenę 9. No, bardzo, bardzo mi się to podoba. To jest ważna osoba w tym zespole i oby taką formę prezentował również w lidze. Ode mnie też 9 i wszystko powiedzieliśmy na temat Baeny. Moglibyśmy chyba osobny odcinek o jego występie zrobić, ale tego robić nie będziemy. Ale wiem jeszcze, do czego chciałem wrócić. No tutaj w wulgarnych oczywiście słowach Tomasz pisze o PZPN-ie. Natomiast moim zdaniem, ja chyba w każdym podcaście, live'ie będę to podkreślał, no to ta decyzja z wyłączeniem trybun. Przepraszam dzisiaj za tą słuchawkę, ale coś mi się dzisiaj wyślizguje z ucha, więc jeżeli ktoś przy okazji nie dość, że słucha, a ogląda, to przepraszam serdecznie, wiem, że to nie wygląda dobrze, ale nie wiem, co się z tą słuchawką dzisiaj dzieje. Wracając do tego PZPN-u. Nie wiem, co kieruje tą instytucją. Nie, naprawdę skandaliczna ta decyzja z wyłączeniem. No, sektor w ogóle rodzinny, no... Nie, znaczy ja ci powiem moje takie, no to jest można powiedzieć trochę legendarne zdanie, komisja ligi to leśne dziadki, także tak to zostawię. Swoje już powiedziałem na ten temat, dla mnie to są osoby oderwane od rzeczywistości, które no myślę, mi się wydaje, że oni nie do końca, wiesz, dlaczego sektor rodzinny został włączony, oni nie do końca wiedzą, jak wygląda układ trybun, układ właśnie tych sektorów i myślę, że stąd ta decyzja, bo uważam, że akurat rodzinny to mogli z całym szacunkiem zostawić, no tam bardziej, no nie wiem, ale co jest najlepsze, ale że te, bo powiedzmy jakby wyłączyć całe C, no to by było normalne, no ale jak wiemy, no nie jest włączone całe. No jest dosłownie tylko zostawione chyba A i H. Tak, jest, tak. No tak, jedna no, z nich na pewno. Komisja Ligi zrobiła wszystko, żeby Wisłę Kraków zabolało. Wiadomo, że Wisłę Kraków łatwo jest teraz tak potraktować, jest to bardzo łatwe. I cóż, no i dostajemy, mówiąc brzydko, po tyłku i pewnie będziemy dostawać jeszcze nie raz. I tyle, no jakby tak tą sprawę trzeba, znaczy inaczej, no. Czy chcą tak zostawić? No, wiadomo było rzeczą, że kara jakaś będzie. Ale można było to zrobić dużo, dużo lepiej, dużo sensowniej, a niestety no,
Jest też takie przyzwolenie na to, no. Jest na to też przyzwolenie, bo nieraz była sytuacja, że były mocniejsze te oprawy, też był przerwany mecz, jednak nie było żadnych konsekwencji, mówię tu też o innych klubach, a jak Wisła Kraków coś, że tak powiem, zrobi, co już nie podoba Komisji Ligi, no to ostatecznie jest kara dużo, dużo bardziej dotkliwa niż w przypadku innych klubów, więc jest to takie trochę niekonsekwentne, niesprawiedliwe, no ale cóż z tym zrobimy, no nic nie zrobimy. Niestety, możemy tylko wspominać, jaki to jest śmiech na sali, szczerze powiedziawszy, te decyzje, nie tylko z niewpuszczaniem gości, czyli w tym przypadku kibiców naszych Wisły Kraków na inne stadiony, ale i w przypadku tego zamknięcia stadionu, bo nawet nie chodzi mi o to, by właśnie ukaranie, jasne, za te pirotechniczne rzeczy, to nie od dziś się dzieje, tylko Legia Warszawa nie została potraktowana tak samo i ja po prostu oczekuję tego, że jeżeli dzieje się to samo, a stało się to samo, też był Sylwester na trybunach z okazji tam ich jakiejś rocznicy sekcji Ultras bodajże, nie wgłębiałem się w to dokładnie, jak to tam w Legii wyglądało, natomiast widziałem tylko, że odbyło się to w podobnym procesie co do nas. No są równi i równiejsi niestety w tym przypadku. I no, może to boleć niestety. Sprawę trzeba nagłaśniać. Problem w tym, że PZPN raczej na to nie odpowie przychylnie, nie zanosi się na to. I możemy tylko i wyłącznie z tego powodu być niepocieszeni i zdenerwowani i pewnie będziemy w dalszym ciągu. Bajena 9, piłkarz meczu przez nas wybrany, ale i tak są jeszcze piłkarze, których pozytywnie ocenimy, na przykład Goku. Tak, Goku też będzie dobrze oceniony. Wiadomo, że to nie jest poziom Baeny, czy nawet, bo ja powiem szczerze, ja się zastanawiam też, bo jednak brakło mi liczb u tego zawodnika, jednak takich bramek. Ale właśnie ja się tu nie zgodzę. Liczbowo to nie wygląda źle. Tak, no ale wiesz, o co mi chodzi, że po prostu jedyne, do czego ja się mogę do tego zawodnika przyczepić za to spotkanie, bo generalnie jestem z niego zadowolony, to jednak mimo wszystko czasami też brakowało tej decyzji, za dużo czasami tego dryblingu, to jest jedyna rzecz, która ale to jest problem tego zawodnika od początku, więc to nie jest też zmiana, ale uważam, że dzisiaj dużo, dużo więcej gry takiej faktycznie, dużo, dużo więcej tych takich zagrań wystąpiło niż normalnie i myślę, że też nie był taki samolubny, to też fakt. Jak w wielu innych spotkaniach. Czasami wiadomo, za dużo tego dryblingu, ale czasami było to w punkt. Czasami po prostu brakło też, no, dał dobrą piłkę, a koledzy tego nie wykończyli. Ale ogólnie rzecz biorąc, dobry występ, takie myślę, no kurczę, nawet się zastanawiam nad tą ósemką, powiem ci szczerze. Nie, zastanawiam to... się nawet nad tą ósemką, więc poczekam, co ty powiesz, bo ja między 7 a 8, tak powiem, tak widzę występ tego piłkarza. Nie, to ja 7, bo faktycznie były momenty, że Goku mógł lepiej wybrać, mógł więcej zrobić. Akcja z shotem, rewelacja. Generalnie też bardzo dobre spotkanie w wykonaniu Goku. Dużo też dobrych decyzji, ale miewał sytuacje, gdzie mógł zagrać, a on nie dostrzegł partnera, czy wybrał strzał z dystansu. Co by nie mówić, uważam, że ten piłkarz z dystansu potrafi uderzyć. Nie zawsze to w spotkaniu funkcjonuje. Nie wykorzystuje tego. Na pewno Fernandez ma lepsze uderzenie z dystansu, ale zostawmy Fernandeza nie o tym. Goku też potrafi uderzyć, tylko on właśnie nie potrafi jeszcze tego aż tak bardzo zaznaczyć. Były pojedyncze mecze, gdzie faktycznie gole z dystansu u niego padały, ale faktycznie tych prób było dużo i mogło to się skończyć dużo więcej bramkami. Te strzały. Jeśli chodzi o liczby, to akurat Goku ma całkiem nie najgorsze, ale faktem jest, że na przykład gdyby te setki wykorzystał, które miał 3-4 w tym sezonie poprzeczki chociażby na początku, byłoby jeszcze lepiej na pewno w jego przypadku, ale tak dbać sobie oczywiście możemy na temat tego piłkarza. Na razie
Nie chcę powiedzieć, że to jest piłkarz, który zawodzi. Faktycznie ma takie mecze, gdzie potrafi zrobić różnicę. W tym też zagrał całkiem nieźle. Ma mecze tragiczne. Nawet kiedy bramkę zdobył z GKS-em Katowice, może nie tragicznie zagrał, ale zagrał słabo. Zmianę dał mocno średnią też w ostatnim meczu, a tutaj siódemka moim zdaniem. Na ósemkę jednak trochę zabrakło. Zresztą też dlatego nie jest na przykład w czwórce meczowej, tylko wybrałem Goguła, bo moim zdaniem Goguł zaprezentował się bardzo dobrze, jeśli chodzi o zmianę, a Goguł też się troszeczkę zastanawiałem, ale moim zdaniem jednak na ósemkę zabrakło troszeczkę czegoś więcej w tym spotkaniu z jego udziałem. Ale dobry występ. Tak, tak, tak. Znaczy wiesz, powiem ci tak jeszcze wracając do tej kwestii, czy on jest niewypałem, czy wypałem transferowym. Uważam, właśnie że... nie da się tego tak jednoznacznie szczerze określić. Oczekiwania na pewno większe, ale tak. Co do tego niewypału... Nie, na pewno nie wypał to jest złe słowo. Wydaje mi się, że na ten moment oczekiwania były jednak nieco większe i na ten moment wiadomo, wielu kibiców może mówić, że czegoś więcej oczekiwaliśmy i taki jest pogląd, że tak powiem, na tego zawodnika, że po prostu to jeszcze nie jest to, czego byśmy wszyscy chcieli, no bo on, jednak pamiętajmy, w jakiej atmosferze przychodził, tak? On miał być liderem zespołu, miał zastąpić Luisa Fernandeza. Na ten moment, no, nie mogę powiedzieć, że zastąpił Luisa Fernandeza, bo jednak, no, to nie jest ten poziom. No, inna też specyfika oczywiście gracza, ale na ten moment, no, jakby jego rola nie została tak wyniesiona i tutaj Goku musi jeszcze troszkę popracować. Może to nie jest taki zawodnik, że to nie jest może lider takiego zespołu, to też można na to spojrzeć, ale jeżeli dołoży do tego skuteczność, to myślę, że będziemy troszkę inaczej też na jego personę patrzeć. Na pewno bardziej w jego stosunku, jego kwestii można rozważać niż Olejarki, bo Olejarka tych minut ma za mało, a Goku już faktycznie mały taki pewien pogląd, więc tu faktycznie bardziej możemy rozważać ten temat. Liczby okej, ale takie mecze jak dzisiaj, czy nawet minimalnie gorsze, a będzie po prostu regularny, będzie to prezentował, już będę po prostu zadowolony, bo jeśli chodzi o tego lidera, miał być takim liderem, na razie im jakoś bardzo nie jest, ale ta kwestia lidera to w spotkaniach na przykład był już nim Mark Carbo i bardzo dobrą formę prezentował i przez moment wydawało się, że taki może być Alan Uryga na środku obrony, czy Rodado w niektórych meczach, to się poniekąd trochę rozkłada, ale kapitanem bez wątpienia Uryga jest i niech tak pozostanie. Tutaj wątpliwości nie mam jeszcze tu, tak tylko wyjaśniając. Okej. Teraz chyba został nam jeszcze tylko Rodado z tego, co się wydaje z podstawowego składu. Tak, Rodado. Gol. Piłka momentami odskakiwała Rodado, ale to był bardzo dobry występ moim zdaniem w jego wykonaniu. Pressing, jak to zwykle u Rodado, pełne zaangażowanie. Pod tym względem imponuje dużo bardziej moim zdaniem niż chociażby Szymon Sobczak. Zdecydowanie nawet. I jak oceniasz jego występ? Wybrałem go do czwórki meczowej nie bez powodu, bo do tego pressingu gola dołożył chociażby rozegranie na skrzydło. Tak, więc tak. Taki, w ogóle... Może nie kompletny występ, ale dołożył nie tylko bramkę na pewno. Tak, znaczy myślę, że jeszcze dołożył bardzo fajny dribbling, bo miał taką sytuację w drugiej połowie, gdzie tak naprawdę minął dwóch graczy właśnie Stali i zrobił to na małej przestrzeni, także tutaj to też również chcę docenić. Oczywiście w pierwszej połowie brakowało i ogólnie w tym meczu czasami brakowało takiej, że na przykład przyjął piłkę, ale później nie zdążył dobrze jej uderzyć albo po prostu to zgranie było niedokładne, ale to są naprawdę mankamenty, małe mankamenty, które wiadomo się zdarzają, też nie możemy wymagać, że Rodado to nie jest, no bo umówmy się, gdyby Rodado te wszystkie rzeczy by mu wychodziły, to nie grałby w pierwszej lidze czy nawet w ekstraklasie, tylko grałby w dużo lepszej lidze i to jest jakby normalna sprawa, ale za ten mecz naprawdę trzeba go chwalić. Ogólnie ja uważam, że Rodado trzeba chwalić, fajnie, że jest już zdrowy. No oczywiście inna sprawa, że ta diagnoza, która była na początku ustawiona, była po prostu błędna, także tutaj to też jest kwestia do zastanowienia, jeśli chodzi o tutaj lekarzy naszych klubowych. Tutaj no, ja mam duże zastrzeżenia od wielu lat, no ale nadal się to wszystko nie zmienia, ale wracając do jego występu, naprawdę bardzo dobry mecz,
Też ciężko się jest przyczepić, bo to by było skrajne czepialstwo, gdybym ja powiedział, że to, że tam raz mu piłka zeszła, czy raz po prostu nie wyszło mu zgranie do swojego kolegi z zespołu, no to byłbym troszkę mocnym hipokrytą i chyba jednak przesadzonym furiatem. Więc, a że nie jestem, to powiem, że to są jednak takie małe mankamenty, nad którymi oczywiście Rodado może pracować, ale ten występ naprawdę bardzo, bardzo dobry i tutaj ósemkę jak najbardziej mogę dać. No i no to, co zrobił w drugiej połowie, to, co rozpoczął w drugiej połowie, to no, majstersztyk, majstersztyk. Ja też tylko dołożę na dobrą sprawę ocenę. Dla Rodado również zgadzam się z oceną, jaką jest ósemka. Dobry, nawet bardzo dobry występ. Bramka dołożona, więc wszystko, co chcieliśmy po jego występie. Ja właśnie dużo oczekiwałem od tego zawodnika w tym meczu, bo on bardzo dobrze się prezentuje w Pucharze Polski. Czy to gra z ławki, czy gra w wyjściowym składzie, to są jego rozgrywki. Czy to z Puszczą, czy z Lechią Gdańsk, czy z Polonią też po wejściu z ławki dobre minuty zaliczył. I dzisiaj było, właściwie to chyba wczoraj, Maciek tutaj odpowiedział na czacie. Pozdrawiam cię, Maćku, jeszcze serdecznie. Widzę, że bacznie słuchasz nas, więc możesz się o to spotkanie... Kontroluj zdecydowanie. Kontrolno. Tak, tak. I rezerwowi. Zacznijmy sobie od Goguła. Wybrałem go do czwórki. Jezus, ja to tak strasznie dzisiaj mówię. Przy każdym, którego wybrałem do czwórki, przepraszam, nadużywam tego słowa, jestem tego świadomy. Sobie właściwie to teraz uświadomiłem. Goguł, bramka druga w tym sezonie. Nie chcę powiedzieć, że skreślałem tego piłkarza. Nie wierzyłem specjalnie, że to będzie dobry transfer. Bije się w pierś. Wiadomo, za wcześnie by określać jeszcze tego piłkarza jako transfer idealny, czy który zwalcza wszystkie problemy w środku pola, ale moim zdaniem ten piłkarz to jest solidny pierwszoligowiec z perspektywą o walkę nawet o pierwszy skład w przyszłości, na razie zmiennik, ale kiedy te zmiany daje w ostatnim czasie, są to zmiany dobre, można go jak najbardziej wyróżnić i ja jestem z tego bardzo zadowolony, że ten piłkarz się tak rozwija, że młody piłkarz, nie tylko Kasper Duda w środku pola, ale można liczyć na Patryka Gogła w ostatnim czasie i liczę, że to nie będzie taki zryw po prostu tego piłkarza, te mecze, w których występował w pierwszym składzie, zagrał przyzwoicie. Ostatnio bardzo dobrze z GKS-em Katowice, chyba obok Baeny najlepiej. I dzisiaj również, wczoraj, przepraszam, już też zagrał niezłe spotkanie. 7. Śmiało mogę mu 7 postawić. Nawet zastanawiam się, czy nie wyżej, ale chyba jednak pozostanę na ocenie numer 7. No tak, na pewno była to bardzo dobra zmiana i jakby, no, jakby zawsze taką zmianę dawał, no to byłbym w 7 niebie, ale ja trochę się wstrzymam jednak z taką oceną długofalową, bo ja nie wiem do końca, wiesz, bo to jednak za mało tych spotkań. Tak, tylko ja bardziej w sensie te ostatnie spotkania, chociażby GKS liczę, nawet tą Lechię, moim zdaniem z Lechią zagrał Gogu lepiej nawet od takiego Karbo. W ostatnim czasie nie jest to jakoś bardzo trudne do zrobienia, patrząc na Talara, ale mi się z Lechią akurat Gogu nawet podobał. No, nie zagrał źle jeszcze we wcześniejszym spotkaniu, przyzwoicie. A ja raczej spodziewałem się po tym piłkarzu, że on nie będzie w stanie nawet jakoś bardzo w tym czasie przynajmniej najbliższym nawiązać, że to jest taka perspektywa jakiegoś rozwoju, a on już nawet coś pokazuje. Może nie mówię, że to jeszcze jest gotowy piłkarz, czy można go określać jako świetny transfer, ale w perspektywie tych ostatnich meczów uważam, że można go pochwalić po prostu za to, co robi Patryk. No wiem. Jak to określił jeden z redaktorów Radio Kraków dzisiaj, Patryk Gogol i Dawid Talar. Aha. No, tak, akurat jak słuchałem, bardzo to... przygotowany do swojej audycji, także tak. Ale w każdym razie ja wiem, o co ci chodzi, że faktycznie nie miałeś żadnych oczekiwań, raczej myślałeś o nim w takiej dobie, jak nie wiem, jak przychodził kiedyś Niewiadomski, tak, który no raczej nikt w niego nie wierzył. I ja powiem ci, że też miałem takie podejście. Ja się powiedziałem, że się jeszcze wstrzymam z taką długofalową oceną. Na razie powiem tylko tyle, że dobrze, że zagrał ostatnie spotkania dobrze.
Myślę, że ten mecz był nawet bardzo dobry, to w sensie ta zmiana, którą dał, bo to też jest jakby ważna rola w zespole. Musi się on pogodzić na razie, że jest po prostu rezerwowym, ale rezerwowi też mają swoje zadania i akurat Gogu spełnia te zadania bardzo dobrze, przynajmniej w ostatnim okresie, także bardzo się z tego cieszę. Ja też tutaj dam siódemkę, nie będę tutaj świrował z jakąś ósemką, bo to już by była trochę mimo wszystko przesada. Bramka bardzo ładna, była też taka jedna akcja, gdzie fajnie poklepali, naprawdę, tak piętką zagrał chyba, no cudowne to było, jak na... Rzadko się widzi taki obraz... On w ogóle chyba trzy razy piętką zagrywał, tak. Dwa razy celnie, a raz zagrał trochę jego winę, ale troszeczkę też ci piłkarze byli tak za bardzo... Na pamięć zagrał. Tak, tak, dokładnie, tego słowa mi brakowało. Na pamięć troszeczkę zagrał i no, idealnie Sebastianie. Dobrze, więc o Gogule już wszystko. Miki VR. Miki VR, no, zmiana taka nie jakaś dobra, szczerze powiedziawszy. Wszedł na boisko, jakiś dribbling wygrał, no ale Baena w tym momencie jest o klasę wyżej pod względem formy, moim zdaniem. No, taka se zmiana, można jak powiedzieć. Nie, taka jak se. Nie odwieszczę, że... Tak, tak, nie, tutaj bez szału. No nie, no tak było parę jakichś takich, ale też to nie było tak, że rzucił mi się w oczy jego dribbling, nie? Że po prostu, nie wiem, minął jednego, drugiego i może nie wyszło podanie, może to dogranie nie było najlepsze, tylko faktycznie, no jakoś też właśnie ten dribbling Villara już tak nie imponuje, bo on ma szybkość, tylko to wszystko jest zbyt przewidywalne i nawet zawodnicy Stali Rzeszów, którzy w tym meczu naprawdę popełniali masę błędów, no nie dali się na to nabrać, także no dam wyjściowo, no bo też nie mogę powiedzieć, że popełnił Miki Villar jakieś błędy, więc po prostu piątka wyjściowo, nie, ale cóż, no nie jest w formie i to widać, w tym sezonie w ogóle ta forma jest taka bardzo szarpana, bo pierwsze tam powiedzmy dwie kolejki było ok, potem był duży zjazd, przegrał rywalizację, był na ławce i wchodził z ławki i naprawdę dawał dobre zmiany i się wydawało, że do tej formy wraca, potem pograł troszeczkę i znowu wrócił do tej swojej, no tej gorszej dyspozycji, także no też słabszy okres Villara i miejmy nadzieję, że to się wszystko jakoś zmieni, bo na pewno no znamy jego możliwości, jakby tutaj nie muszę ich jakoś specjalnie przypominać, więc tutaj na ten mecz piąteczka, ale miejmy nadzieję, że w kolejnych będzie o niebo lepiej. Pięć ode mnie również, nie ma co się rozwodzić. Tak. Od razu ocenię Olejarkę tak samo. Miał dwie takie niezłe akcje faktycznie, ale chyba więcej o występie Dawida ciężko coś powiedzieć. W końcówce oczywiście też sytuację mieliśmy, natomiast Stal Rzeszów już bardziej chciała tą bramkę strzelić jeszcze ewentualnie. Sędzia zresztą zakończył to spotkanie w 90 minucie, już nie chciał męczyć Stali Rzeszów w tym spotkaniu, czy nawet by strzelił bramkę i chyba słusznie, szczerze powiedziawszy, nic doliczone nie było. Przy takich występach jak najbardziej można to zrozumieć. Piątka dla Olejarki od ciebie chyba. Rozumiem, że też. Też, też, też. Ale powiem ci jedna rzecz, którą też trzeba doprecyzować. Mhm. Myślę, że trochę będę was tutaj bronił, bo wiem, że troszkę zostaliście skrytykowani za to, jak co powiedzieliście o Olejarce. Ja uważam, że po prostu... Znaczy nie skrytykowani. Myślę, że słusznie zostaliśmy tutaj lekko sprowadzeni na ziemię, bo znaczy, może i faktycznie przesadziliśmy z tym. Tak, wiem o co wam chodziło, też uważam, że może dobór słów był nie najlepszy, ale powiem ci jedną rzecz, po prostu ja traktowałem Olejarkę jak przychodził i to jest rzecz taka, która ja zaczynam zawsze od tego, że jakby postrzeganie, jak przychodzi zawodnik, czy to jest kluczowy zawodnik, czy to jest zawodnik pierwszego składu, czy to jest rezerwowy. Nie, to ja na przykład jako zmiennika go traktowałem. Ja właśnie traktowałem go nawet jeszcze inaczej, że jeszcze właśnie jako zawodnik perspektywiczny, że po prostu, żeby nie dawać mu tej presji, bo on miał bardzo dobre liczby w poprzednim klubie, ale jednak mimo wszystko uważam, że żeby właśnie tego chłopaka nie spalić, to nie dawać mu tej presji, że jest zmiennikiem, nie wiem, jest zawodnikiem, który nie ma być takim jokerem, tylko po prostu perspektywiczny, który ma pracować, ma dostawać minuty i tak się dzieje i tak się będzie działo, że tych minut jest mało, no to wynika jednak z rywalizacji. I cóż, no na pewno ma ten chłopak potencjał, to widać w niektórych spotkaniach
Mecz Arką Gdynia, gdzie strzelił piękną bramkę. Mecz pucharowy z Lechią Gdańsk, gdzie też Tak, strzelił tak. piękną bramkę, no przypomnę. Także na pewno ma materiał na to, żeby być kiedyś na poziomie Kacpra Dudy, a może nawet lepszym. Basza. Nie najgorszy występ, przyzwoity. Jedno takie fajne, bardzo nawet dobre podanie dał na skrzydło. No mi Kiwiar wtedy akcję całą zepsuł, to duży minus no dla właśnie. Tego piłkarza i za to minusik dla skrzydłowego, rezerwowego w tym momencie. Nie sądzę, by to się absolutnie zmieniło, a przynajmniej gdyby, no, zdziwilibyśmy się wszyscy, gdyby to miało miejsce, gdyby inaczej to się potoczyło i mi Kiwiar wyszedł w pierwszym składzie. Zobaczymy, raczej tego się nie spodziewamy. Zepsuł tą akcję. Poza tym raczej bezpieczny występ, ale niezłe to zagranie. To warte odnotowania, bo myślę, że Baena w tym meczu więcej by zrobił z tej akcji niż Mikiwian. No, tak jak był dobrze wydysponowany, to tutaj też to odejście, ten dribbling mógłby z tego więcej zrobić i Basza mógłby, nie, asystę drugiego stopnia za to nawet mieć. Dobry, przyzwoity występ, bez rewelacji. Ale solidny, piąteczka ode mnie właśnie, to zagranie mi bardzo zapadło w pamięć, a większych błędów nie odnotowałem. Tak, myślę, że tak samo taką ocenę mogę dać. Bardzo ważna kwestia, że zaznaczył po prostu swoją obecność na boisku. Że żyje, że tak powiem, tak, bo, że żyje, bo ostatnio nawet biega, poza kadrą meczową często był. Tak. No wiadomo, nie bez powodu pewnie, no bo wiadomo, że Basza to już, no raczej to będzie jego ostatni sezon w Wiśle Kraków, ale na pewno zaznaczył w tym meczu swoją obecność naprawdę bardzo dobrym podaniem. Też nie zaliczył jakichś wielkich strat, więc tutaj ciężko się przyczepić do gry Albańczyka. Jest taki teraz komentarz o Fazlagiczu. Tak, też się dziwiłem do pewnego momentu, ale idealnie to obrazował wywiad, którego udzielił Kiko. I ja to zaraz znajdę dokładnie te słowa, które zostały przytoczone. Więc zanim to jeszcze znajdę, to jakbyś mógł troszeczkę o występie Igora Łasickiego powiedzieć. Generalnie chodzi tam o kwestie troszeczkę finansowe, o to, że zawodnicy mają zapis w kontrakcie, jeżeli będą w tych niższych ligach grać z różnymi ujmami, że tak to nazwę, więc nie jest to takie czarno-białe zdecydowanie, jeśli chodzi o Fazlagicza. Na pewno to piłkarz, który od razu po tym, powiedzmy, wstępie półrocznym w barwach Wisły Kraków wiedziałem, że no, to są przepalone pieniądze i tego się nie boimy powiedzieć i absolutnie odkurzony nie zostanie, bo Maciek ostatnio zadał pytanie, kogo byśmy widzieli jako potencjalnie takiego piłkarza, którego można odkurzyć do wyjściowego składu. Ja tak na siłę wrzuciłem brodę, bo szczerze nie widzę żadnego takiego piłkarza, którego można by było w tym momencie odkurzyć i Łasicki tym piłkarzem też nie jest, tak od razu dopowiem, ale tak, jeśli już bym miał wskazać, to brodę do pierwszego składu, żeby tak wrócił, żeby zagrał i to by była ta opcja. Więc troszeczkę Łasickim, Sebastianie, a ja ten komentarz dokładnie znajdę, czy też wywiad, który udzielił Kiko. Jasne. No Igor Łasicki, no wszedł na boisko, to warte odnotowania, oraz myślę, że nie było to zły mecz, aczkolwiek czy mi jakoś Igor Łasicki zapadł w pamięć? No nie, po prostu wszedł, wypełnił swoją rolę, myślę, że tutaj nie było to po prostu złe, nie było to złe spotkanie moim zdaniem, po prostu, no po prostu wypełnił swoje zadanie jako zmiennika, nie, także cóż, także tutaj też wyjściowo bym powiedział piąteczkę, nie, cóż, no jakby generalnie uważam, że były to przyzwoite zawody Łasickiego, ale też bez jakiegoś tam porywu. No, Łasicki nie jest w formie jakiejś tam gigantycznej w tym sezonie, jakby tutaj to też trzeba sobie jasno powiedzieć. Przegrywa rywalizację z po prostu z defensywą, z innymi po prostu swoimi kolegami, takimi jak Joseph Kolej czy Alan Uryga, czy myślę, że nawet z Satrustegim mógłby przegrać rywalizację, także
No, nie jest to top wybór, nie był to top wybór Radosława Sobolewskiego, nie jest to też top wybór Mariusza Jopa. No i cóż, czy się to zmieni, no to wszystko zależy od niego. Myślę, że w tej rundzie raczej nie. Ale cóż, no tyle chyba o Igorze Łasickim. Myślę, że wyczerpałem temat, aczkolwiek no może tutaj coś powiesz na temat właśnie naszego no byłego kapitana, jakby nie było. Byłego kapitana i na pewno to się w najbliższym czasie nie zmieni. Ja chcę wrócić do Vasilakicza, szczerze powiedziawszy, troszeczkę bardziej. I tutaj Maciej dokładnie udzielił takiej odpowiedzi odnośnie tego wywiadu z Kiko Ramirezem, który wspominał o Vasilakiczu jako obcokrajowiec spoza Unii Europejskiej, generowałby dodatkowe koszty grając w rezerwach, między innymi poza tym zagraniczni. No, często mają piłkarze zagraniczni wpisane w kontrakty, że nie mogą w tych rezerwach grać, czy też podobny zapis. Być może tak jest w przypadku Vasilakicza, nie wiem, na pewno ten piłkarz nie sądzę, by jeszcze mógł zostać, że tak to nieładnie nazwę, odkurzony z rezerw i występować w pierwszym składzie. Nie liczę na to zupełnie, jest to piłkarz za słaby zdecydowanie i nawet nie wiem, czy w tych rezerwach by się jakoś bardzo dobrze odnalazł, więc to tyle, jeśli chodzi o Vasilakicza. A wracając do Igora, no chyba też wyjściowa nota, może szóstka ewentualnie dla Igora za ten występ. Poprawnie zagrał, tyle. Myślę na temat jego występu. Sebastianie, czy masz jeszcze coś do powiedzenia na temat tego spotkania piłkarzy, czy wszelkie inne tematy, które chciałbyś poruszyć? Znaczy dużo faktycznie podczas tej transmisji powiedzieliśmy, aczkolwiek no, nie powiedzieliśmy o trenerze, który jest oczywiście na... A no tak, oczywiście możesz... Tak. No, my akurat ten temat już poruszaliśmy, ale faktycznie ty, jeżeli kogo byś najbardziej widział, albo nawet takie top 3 twoje kandydatów na trenera Wisły Kraków obecnie, kogo byś się zatrudnił? Znaczy powiem ci tak... Ja bardzo cenię głos użytkowników, kibiców i tak dalej, którzy no, uważają, że nawet ten Mariusz Jop nie będzie zły. I ja powiem szczerze, to jest przesympatyczny gość. Naprawdę. No, przywitał się z nami dzisiaj na konferencji, także też, że tak powiem, oddał nam szacunek w ten sposób i też na pewno zrobił na nas wrażenie. Ale ja na samym końcu oceniam to, żeby nie popełnić tych samych błędów, co zostały popełnione w kontekście Radosława Sobolewskiego, bo ja też uważam, że to doświadczenie Mariusza Jopa jest dużo mniejsze niż mimo wszystko Radosława Sobolewskiego, no bo przynajmniej Radosław Sobolewski miał tą przyjemność prowadzić zespół w Ekstraklasie i była to nie Wisła Płoc, był też no, wieloletnim asystentem w Wiśle Kraków. No Mariusz Jup też miał swoje epizody właśnie jako asystent, ale jednak mimo wszystko to doświadczenie było mniejsze i nie chciałbym też, że tak powiem, żeby się trochę przejechał Mariusz Jop, bo wydaje mi się, że zapowiada się na naprawdę bardzo dobrego trenera, bo widać, że nie jest, że tak powiem, w tym temacie jakoś słaby. Naprawdę widzę w nim potencjał trenerski, ale jeszcze nie teraz. Poczekajmy i naprawdę będziemy mogli poczuć efekty i być może kiedyś faktycznie Mariusz Jop zostanie trenerem Wisły Kraków, ale wydaje mi się, że to jeszcze takim pełnoprawnym trenerem Wisły Kraków, ale myślę, że to jeszcze nie ten moment, a jeśli kogo bym widział, no z tej całej karuzeli transferowej, bo naprawdę ta karuzela wręcz czasami była absurdalna, no bo jeżeli ktoś mi mówi, że Maciej Skorża jest w tej karuzeli, czy no Adam Nawałka wiem, że był w tej karuzeli faktycznie, inna sprawa, że tutaj no, ten temat raczej odpada, ale czy Marek Papszun nawet, był jakiś artykuł, słuchajcie, że nawet Marek Papszun jest brany pod uwagę w Wiśle Kraków. No trzeba, nie wiem, kto pisał ten artykuł, chyba jakiś znaczy, telefon był. No ale wiesz, no to... No nie, no wiem, no, przecież to jest kandydatura no jeszcze bardziej odklejona moim zdaniem od Skorszy. No, bo to Skorża to jeszcze powiedzmy, że się to gdzieś tam zgrywa jeszcze, powiedzmy, że jest bez klubu i tak dalej, no ale... Akurat... No ale też raczej to nie jest no, też kandydatura raczej możliwa. To jest oderwane trochę od rzeczywistości. A kogo ja bym widział? Ja widzę dwóch kandydatów, z czego jeden raczej nie jest
jakby w gronie zainteresowanych, aczkolwiek może być, czyli jest to Janusz Niedźwiedź, ponieważ podoba mi się to, jak prowadził Wisłę w Łódź. A czemu nie jest w gronie w sensie zainteresowany? Nie zostało to jeszcze zdementowane tak na dobrą sprawę. Nie zostało sprawę. Zdementowane, ale z tego co wiem, według dziennikarza Bartusz Karcz, twojego ulubieńca, to jednak no podobno nie było jeszcze żadnych rozmów z Januszem Niedźwiedziem i że podobno nie jest brany pod uwagę. Czy oczywiście to jest tylko jakby informacja, że tak powiem, wzięta z gazety? No to właśnie słyszałem właśnie głosy, że nie jest brany pod uwagę i słyszałem, że jest, więc no są różne, ciężko powiedzieć, na pewno się przewijał w tym wszystkim, ale raczej też akurat chyba inni są bliżej moim zdaniem niż Janusz Niedźwiedź. Tak, ale oczywiście widziałbym tego trenera, uważam, że fajnie pracował z Widzewem, też to jest człowiek, który też nie tylko z Widzewem awansował, ale też z innymi klubami, także tutaj też warte odnotowania, ale tak najbardziej trenera, którego bym chciał, to jest Brosz. Brosz to jest po prostu trener, którego ja widzę, on bardzo fajnie pracował przez Górnikiem Zabrze, zmienił ten klub, uważam, w jakimś tam stopniu. Wtedy Górnik naprawdę liczył się w Ekstraklasie, bardzo się liczył, grał przecież w europejskich pucharach, także na pewno Brosz jest ciekawą kandydaturą. Naprawdę wiedzą, jak awansować, wiedzą, jaka jest specyfika tej ligi. Myślę, że będzie też w stanie wykorzystać ten potencjał, który jest po prostu w Wiśle Kraków, tak? I myślę, że ten temat widzę. Nie chciałbym żadnych wynalazków z hiszpańskimi trenerami. Zresztą ja powiedziałem coś takiego, że no nie mamy czasu na eksperymenty, potrzebujemy trenera, który zna realia pierwszej ligi, a to, że jest dużo obcokrajowców w naszym zespole, no to jest jakiś oczywiście argument, ale jednak tych argumentów przeciw trenerowi zagranicznemu jest bardzo dużo, więc po prostu stąd nie chciałbym takiej kandydatury. Po prostu mamy naprawdę paru fajnych polskich trenerów i czemu by z nich nie skorzystać. Tym bardziej, jeśli chodzi o zagranicę w gronie, który został wymieniony, Molina, to jest jedna. No najgorsza z tych zagranicznych kandydatur, szczerze powiedziawszy, wręcz też pozostawiająca wręcz śmiech, a nie jakieś pozytywne odczucia, który raczej z trenerką wiele wspólnego nie ma. Ostatnio dyrektor sportowy, ale miejmy nadzieję, że to nie przeszło przez myśl jakoś bardzo nawet panu prezesowi i tej kandydatury rozważać nie będzie. Sporo się będzie na pewno działo, tak jak i sporo się będzie jeszcze działo w tym tygodniu, bo chociażby w niedzielę spotkanie znowu na R22 z Górnikiem Łęczna i na pewno będziemy transmitować to spotkanie z R22, oczywiście z naszym komentarzem. Ja oraz Maciek, czy też program przedmeczowy i pomeczowy na pewno się pojawią, ale o wszystkim będziemy informować. Tego się możecie spodziewać na pewno, że mecz skomentujemy o 12:40. Tu na pewno nic nie ulegnie zmianie, chyba że pogoda przeszkodzi. Tylko to może przeszkodzić w nieprzeprowadzeniu tej transmisji. Dziękuję ci, Sebastianie. Dziękuję również. No samo jeszcze zakończenie, jeżeli wam się program podobał, zachęcam do zostawienia łapki w górę, subskrybowania tego kanału, właśnie do odwiedzenia z kanału Sebastiana, do odwiedzenia kanału Futbolowy Świat, mój Twitter, czy Twitter Okiem Wiślaków, również w opisie i Sebastiana również. Wszelkie linki znajdziecie i zapraszamy serdecznie. Dziękuję, Sebastianie, ja nazywam się Tobiasz Pacholski, dziękuję wam bardzo serdecznie również i do usłyszenia w kolejnych materiałach. Dziękujemy, życzymy miłej nocy, dobranoc. Dobranoc.